Cześć, witam serdecznie, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Minecraft Poradnik, czyli mojej survivalowej przygody w świecie Minecrafta. I dzisiaj nie będzie ani przygody, ani budowania, będzie taki typowo poradnikowy odcinek na temat tego, co trzymam w ręku, czyli chodzi mi tutaj, zobaczcie sami, o elytry właściwie, czyli o skrzydła minecraftowe. Porozmawiamy sobie dzisiaj na ten temat, jak latać w Minecrafcie, jak robić to dobrze, jak naprawiać elytrę i tak dalej, wszystkie szczegóły sobie opowiemy. Jak wiecie, w poprzednim odcinku, w odcinku 53 byłem w Endzie, zwiedzałem miasta Endu i między innymi udało nam się całe szczęście znaleźć to, co trzymam, czyli elytrę, ale także udało się znaleźć kilka innych ciekawych rzeczy. Trochę żelaza, złota, owoce refrenusu, głowę smoka, o właśnie, weźmiemy ją sobie z skorupy shalkera, co jest bardzo ważne, tutaj nam starczy na 6 shalker boxów, plus jeden mamy już zrobiony, siódmy, ale mamy też trochę innych rzeczy diamentowych, diamentowego wyposażenia, diamentowe zbroje, jak widzicie, troszeczkę tego jest. I teraz shulker boxy, widzicie, fajnie działają jako plecaki, ale to nie jest temat dzisiejszego odcinka, o tym sobie powiemy prawdopodobnie w następnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się elytrą i powiemy sobie, jak latać, co robić z elytrą, jak ją naprawiać, jak wykorzystywać ją efektywnie, ale najpierw pójdziemy sobie, położymy sobie głowę smoka jako trofeum, albo połączymy dwa w jednym, pokażę wam właśnie, trzeba elytrę się zakłada tutaj, elytry się zakłada tutaj zamiast zbroi, więc jesteśmy bez zbroi, ale za to ze skrzydłami w tym momencie. No i elytrą lata się w ten sposób, że się wciska dwa razy szybko spację, raz podskakujesz i drugi raz, o tak właśnie teraz pół sekundy dosłownie leciałem. Pokażę wam to może z większej wysokości, będzie lepiej to widać. Będzie, o, co tu się zablokowałem gdzieś, okej, dobra, jakiś tutaj hardcore. Z większej wysokości i przy okazji polecimy odłożyć głowę smoka jako trofeum. Czyli mamy elytrę na sobie, mamy, skaczemy raz, drugi raz wciskam spację i zobaczcie, szybuję sobie aż dotąd. I spokojnie, bez obrażeń od upadku sobie poszybowałem. Natomiast to jest tylko tak zwane ślizganie się, taki slide. O, mamy głowę smoka jako trofeum. Póki co dwa trofea będą sobie tutaj na wierzchu leżały. I wracamy do elytry. Aha, jeszcze chciałem powiesić ten baner tutaj gdzieś. Powiesić ten baner, bo tutaj mamy jeden. I założyć też jedną zbroję. I baner z Endu już mamy powieszony, więc wiemy, że podbiliśmy tutaj wieżę z osadników i też miasto Endu mamy podbite, więc nasza tablica jest. Natomiast tutaj chciałbym założyć tablicę, znaczy, przepraszam, posąg jeden zrobić, zenchantowany, ładny, błyszczący i poświęcić go dla jednych z widzów, a konkretnie będzie to Paweł i Alek. Paweł i Alek trafiają tutaj jako pierwsi z zewnątrz, że tak powiem, poza Driterem i Dumajem, do Hali Sławy, bo jako pierwsi zdecydowali się wesprzeć mój kanał. Jako pierwsi wsparli mój kanał na YouTubie. Możecie to zrobić, do czego też zachęcam. Można nawet od najniższego progu, żeby po prostu pomóc mi w rozwijaniu tego kanału. Także zachęcam bardzo mocno, a Paweł i Alek z racji tego, że trafili tam jako pierwsi, to też na pamiątkę zostają w mojej hali sławy. No dobra, i wróćmy sobie teraz do elytry. Może wejdziemy sobie, tędy już nie wejdziemy. Wejdziemy sobie na wieżę i polecimy jeszcze raz, żeby wam pokazać po prostu, że to faktycznie spokojnie sobie elytrą latamy. Pamiętajcie, zawsze dwa razy spacja. Raz po prostu wyskakuję, drugi raz włączam elytrę i spróbuję zrobić takie ujęcie, o, jak będziemy sobie latać. Czyli podskakuję i wciskam spację i widzicie, w ten sposób skrzydła się rozkładają i my sobie lecimy, gdzieś sobie wylądujemy. O, jesteśmy na ziemi, nie widziałem zbytnio gdzie. Wylądowaliśmy
na naszej jaskini. Natomiast elytra oczywiście się psuje, zużywa się. Taka zwykła elytra bez enchantów może latać troszkę ponad 7 minut, chyba 7 minut i 12 sekund. I teraz są trzy opcje, żeby tą elytrę naprawić. Przede wszystkim standardowo możemy po prostu połączyć dwie elytry. Połączyć dwie elytry, włożyć jedną i drugą tutaj, czy nawet chyba na kamieniu tutaj szlifierskim się da dwie elytry połączyć i ona wtedy się naprawi. Natomiast szkoda elytr, więc można zrobić to na zasadzie takiej, że wkładamy elytrę i wkładamy błonę fantoma, membranę. I wtedy ona się też naprawia. Jedna błona fantoma naprawia 25% elytry, więc można to w ten sposób zrobić. Oczywiście, o, idzie noc, błonę fantoma możemy zdobyć właśnie po nieprzespanych trzech nocach i wtedy pojawiają się fantomy, upiory i możemy je upolować, albo może przynieść nam kot, gdy pójdziemy spać. Jednak zdecydowanie lepszą opcją niż łączenie dwóch elytr lub zbieranie błon fantomowych jest po prostu mending, naprawa. I tą rzecz można akurat zrobić i kupić sobie księgę u naszych osadników i wtedy elytrę możemy naprawiać dzięki doświadczeniu. Ale co jeszcze ważniejsze, chyba na elytrze trzeba też mieć niezniszczalność. Najlepiej niezniszczalność 3. Oczywiście no nie da się elytry zrobić na stole do zaklęć, więc trzeba mieć osadnika, o którego tą księgę możemy kupić. Tak jak my tutaj mamy naszą bibliotekę, którą budowaliśmy bodajże w odcinku 16, więc jeśli chcecie wiedzieć, jak zdobyć te wszystkie zaklęcia, enchanty, to obejrzyjcie sobie odcinek 16. A jeśli tego nie macie, no to musicie to po prostu zrobić. I wtedy elytrę możemy połączyć na kowadle. Mamy naprawę i dzięki temu będzie się już nam naprawiała. I mamy niezniszczalność 3. Niezniszczalność 3 bierzemy. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ elytra dosyć szybko się psuje. Dosyć szybko się psuje. Tak jak mówiłem, wystarczy na 7 minut takiego latania, jak przed chwilą lataliśmy, co nie jest zbyt dobrym wynikiem. Natomiast gdy mamy niezniszczalność 3, to można już latać prawie 29 minut. 28 minut i 49 sekund. Także no sporo. Można powiedzieć, że naprawdę już wtedy wystarczy nam to na długo. Natomiast tak jak pokazywałem Wam, to latanie to bardziej takie jest ślizganie, szybowanie za pomocą elytry. No i teraz po to budowaliśmy sobie farmę papieru między innymi, żeby nie tylko zdobyć szmaragdy i po to budowaliśmy sobie tam za tymi drzewami farmę prochu, żeby mieć fajerwerki do latania właśnie elytrą. I teraz przejdziemy do tego, co jest najważniejsze w tym wszystkim i co jest najbardziej potrzebne, czyli robimy sobie fajerwerki. Fajerwerki. Wystarczy papier i proch razem włożone do stołu rzemieślniczego i robimy sobie fajerwerki. Ja nawet sobie zrobię z całego tego materiału, czyli mamy trzy staki fajerwerek. I tak one w miarę szybko zejdą. I teraz już Wam pokażę, o co chodzi. Wejdziemy sobie znowu na wieżę, żeby było lepsze wrażenie, żebyście lepiej zobaczyli efekt po prostu. Myślę, że to będzie naprawdę dobrze widoczne wtedy z takiej dużej wysokości, więc wchodzimy sobie na wieżę, mamy fajerwerki w ręku albo można też w miejscu zamiast tarczy i wtedy można też z nich skorzystać, natomiast ja tam zaraz włożę mapę, bo sobie troszeczkę zwiedzimy i teraz wyskakujemy, lecimy elytrą i klikamy prawy przycisk myszy i fajerwerki wystrzeliwują i nam pomagają latać. Można się też ślizgać w ten sposób, że troszkę do góry i troszkę w dół i wtedy polecimy w dalej, nie? Do góry i w dół i wtedy elytra, że tak powiem, pozwala nam na fajne unoszenie się przez dłuższy czas, ale jak klikniemy fajerwerek, no to widzicie, lecimy po prostu szybciej, aż mój świat ledwo nadąża się wczytywać. I zobaczcie, jak fajnie to widać z góry, możemy sobie nasz świat cały zobaczyć, nawet wlecę jeszcze troszkę wyżej. Mam nadzieję, że będzie to fajnie widać i z góry możemy zobaczyć nasz zamek, naszą wioskę, wszystkie nasze budynki możemy teraz sobie spokojnie
zwiedzić i zobaczyć z góry. I w ten sposób lata się właśnie elytrą. Co ważne, trzeba też potrafić w miarę dobrze wylądować, bo jeśli polecimy w ten sposób właśnie, że się trochę rozpędzimy i dosyć ostry kąt, o, zrobiłem płaski kąt, to będziemy mieli obrażenia. Już mówię, o co chodzi, jeszcze raz pokażę. Popatrzcie, nie musimy też wchodzić nigdzie wysoko, można wyskoczyć, wcisnąć spację i polecieć z ziemi, nie? Czyli po prostu dwa razy szybko spację i jesteśmy w powietrzu, klikając fajerwerek. I teraz zobaczcie. Kurczę, nie mogę wylądować, nie wiem czemu, gwałtownie, ale generalnie chodzi o to, że jak lądujecie i na przykład w coś uderzycie, o, tak jak tutaj, widzicie, zabiera nam serduszka, więc tutaj też trzeba na to uważać. Dlatego jak już wylecicie, teraz jeszcze pokażę wam fajerwerki, o, wystrzelił fajerwerek w ten sposób, bo nie byliśmy w powietrzu. Dwa razy spacja, klikam fajerwerek, wylatuję w powietrze i jak lecę, to albo musicie pilnować, żeby po prostu dolatujecie sobie w jakieś miejsce, i pod takim płaskim kątem staracie się wylądować. To nawet nie był zbyt płaski, że lekko zahaczyłem o ścianę. Innym sposobem, bardzo fajnym, jest korkociąg, czyli lecę sobie gdzieś elytrą, używam fajerwerka, żeby polecieć gdzieś dalej i chcę na przykład wylądować tutaj, kręcę sobie wokół, hop, 2-3 razy w ten sposób i wylądowałem. Proste, prawda? Nic trudnego, a bardzo, bardzo fajnie można teraz szybko podróżować w Minecrafcie. I prośba ode mnie, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli moje poradniki wam się podobają i mam nadzieję, że wszystko dokładnie dzisiaj wytłumaczyłem, jeśli chodzi o elytrę. Ale oczywiście jeszcze troszeczkę sobie pozwiedzamy. To już jest mega, mega teraz dla nas przewaga, bo w końcu będę mógł znaleźć dżunglę, w końcu będę mógł znaleźć jakieś inne ciekawe struktury, żeby wam je pokazać. I teraz możemy sobie wziąć na przykład mapę i na pewno będziemy robić też w jednym z najbliższych odcinków mega mapę. Wyjdziemy sobie z tego małego kwadratu, zrobimy sobie gdzieś, nie wiem, może w porcie, albo może gdzieś tutaj po prostu na przestrzeni naszej osady, miejsce, gdzie zrobimy sobie taką mapę, nie wiem, 4x4, 5x5, jakąś taką dużą i będziemy mogli sobie poodkrywać okolice za pomocą elytry. I teraz jak mamy mapę, chcemy sobie na przykład polecieć tam, gdzie mamy nieodkryte rzeczy. I zobaczcie, jak teraz łatwo możemy sobie podróżować. Tutaj oczywiście będzie trochę wczytywanie terenu w moim przypadku trwało. Mam nadzieję, że na filmie też nie będzie tego jakoś za mocno zacinało, bo mój sprzęt nie jest typowo super gamingowy, że tak powiem. Niby gamingowy, ale jednak Asus TUF Gaming Laptop po prostu. No więc troszkę z tymi wymaganiami trzeba uważać. Ale zobaczcie, jak teraz szybko podróżuję. Jeśli nie macie cierpliwości, to można oczywiście rakiety wystrzelić szybciej. Jedna po drugiej. Powiedzmy, o tak, mamy jedną, drugą, trzecią. Cały czas w ten sposób lecimy szybko. I dlatego też mówiłem, że te rakiety będą schodziły bardzo szybko, bo mimo że mam 3 staki, to jest naprawdę szybko. Jak widzicie, elytra się w tym czasie niszczy, bo latamy, ale tak jak mówiłem, gdy mamy niezniszczalność 3, no to możemy 28 minut polatać. I w ten sposób możemy sobie mapę oczywiście poodkrywać. Jest to dużo łatwiejsze niż za pomocą konia, czy po prostu biegania po mapie. I tu nas na przykład nie było. Możemy sobie zobaczyć, co tutaj ciekawego nas czeka. Wylądować, uderzyć się w ścianę, a jak, bo akurat trafiliśmy w uskok i jesteśmy, tak jak widzicie, na polanie. Czy o czymś jeszcze zapomniałem? Tak się zastanawiam, czy wszystko na temat elytry wam powiedziałem. Znaleźć ją można oczywiście w miastach w Endzie, w latającym statku. To jeśli nie wiecie jak, to obejrzyjcie sobie odcinek 49, w którym pokonuję smoka i odcinek 53, w którym idę do Endu szukać elytry. A jak już mamy elytrę, to chyba powiedziałem wszystko. Powiedziałem wam, jak ją naprawiać, powiedziałem wam, jak startować, jak latać, jak zrobić fajerwerki, jakie są opcje do naprawiania, więc chyba tak naprawdę mamy wszystko. Możemy sobie lecieć dalej
i odkryć troszkę więcej mapy. No mówię, idzie to naprawdę teraz gładko. Nie musimy wcale latać jakoś mocno wysoko. Może to być blisko Ziemi. Możemy sobie polecieć wyżej zdecydowanie, chociaż tak jak mówię, mój render dystans nie jest zbyt duży, więc wtedy bym nie za dużo widział i w ten sposób sobie odkryć mapę. Przy okazji trzeba oczywiście troszkę spoglądać, co tam pod nami jest, o, żeby przypadkiem nie zahaczyć na przykład w taką górę, albo żeby nie przegapić jakiejś wioski na przykład. Nie, warto tutaj spoglądać. No i zobaczcie, mamy tutaj wioskę, znaleźliśmy sobie jakąś nową strukturę, gdzie jeszcze nie byliśmy, bo w tej wiosce jeszcze nie byłem, bo ona była tutaj na skrawku mapy, która była jeszcze nieodkryta i w ten sposób mogę nadrobić zaległości, poszukać fajnych rzeczy. O, tutaj jakieś niebezpieczne rzeczy, nawet chyba słyszę pająka pod ziemią, trzeba uważać, ale zobaczymy, jaki tutaj możemy sobie zgarnąć lód. A w sumie wezmę, ale zobaczcie, dobry by był początek, gdybyśmy trafili na taką wioskę gdzieś tam w pierwszy dzień gry na nowym świecie, od razu tyle żelaznego sprzętu, to fajna rzecz. No i dzięki temu możemy sobie właśnie, że mamy teraz elytrę, ponadrabiać, poszukać takich właśnie skarbów, co tutaj ciekawego w tej wiosce jest, a wioska dosyć duża. O, stajnia. Powiem wam, że widzę, wiem, że głupio to zabrzmi, ale widzę chyba ten budynek pierwszy raz w wiosce. Gram już ponad rok. Trochę tego Minecrafta widziałem, chociaż może wielce doświadczonym graczem nie jestem, bo część z was pisze w komentarzach, że gra już po 7-10 lat, bardzo długo gra w Minecrafta. A ja gram troszkę ponad rok, ale jeszcze tej struktury nie widziałem, także dla mnie coś nowego. Fajna rzecz, zostawimy zwierzątka w spokoju. Fajnie to wygląda. Okej, dobrze, ja też lubię odkrywać nowe rzeczy, a na pewno odkryjemy, bo teraz jak już możemy latać, no to polatamy sobie na dalsze odległości i poszukamy na pewno dżungli i na pewno będę chciał znaleźć też lodowe góry. Lodowe góry chciałbym bardzo znaleźć i pokazać wam, co tam nam się przyda, po co ten lód z lodowych gór, czy co z dżungli możemy sobie wyciągnąć i rzeczy, które możemy robić z bambusów i też jak tam się obejść z pandami lub z papugami, bo można oswoić i mieć swoje papugi. Także jest tego troszkę, a mimo, że mamy już 54. odcinek mojej survivalowej serii, no to jeszcze tego nie pokazywałem, bo jeszcze do tej pory nie znalazłem. Niestety nie ma tego w pobliżu, no, więc musimy poszukać w dalszej odległości. W którą stronę będziemy lecieć? Tam będziemy lecieć. Więc startujemy, dwa razy spacja ponownie i lecimy sobie dalej. Odkrywamy mapę, żeby tą jedną odkryć już sobie całą. I kolejna fajna rzecz, na którą trafiliśmy. Zrujnowany portal. Na pewno wezmę sobie tutaj płaczący obsydian, bo jest naprawdę... O, magma mnie tu pali. Jest kozacki, wygląda fajnie, przyda się do kotwicy na przykład odrodzenia jeszcze jednej. Złapiemy go czy nie? Złapaliśmy go, dobra. I tu jest jeszcze jeden blok. Też go weźmiemy sobie. Mamy też blok złota. Też chętnie przytulę. No i powinna być skrzynia. Jest skrzynia. Zobaczmy, co tutaj mamy. Złota siekiera. Ok. Złoty napierśnik przyda się. O, z naprawą nawet złoty napierśnik. Jest spoko. Ognistą kulę możemy sobie wziąć. I bryłki złota też sobie weźmiemy. No i tyle, i możemy lecieć dalej, tylko troszkę sobie się najemy, bo wylądowałem tym razem dosyć twardo. Jak chciałem wam pokazać, jak twardo ląduję, to się nie udawało, a jak sobie lecę po prostu, to twarde lądowanie się trafiło. No i jesteśmy w domu. Home sweet home, jak to mówi się po angielsku. Bardzo fajne miejsce, moje ulubione miejsce. Gładko wylądowaliśmy.
I słuchajcie, to by było na tyle. To by było na tyle. Porozmawialiśmy sobie dzisiaj o Elytrze. Dziękuję Wam za ten odcinek. Cieszę się, że byliście ze mną. Kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i komentujcie. Jeśli macie ochotę, to porozmawiamy sobie w komentarzach. A na dziś to już wszystko. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia już niebawem w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.